jakoby tak i zojść ci z doma i prosto idzi przed sebe. Idzi przed sebe. I nie zastopować się. Prosto idzi. Czy my zaprawdę trzebujemy godzić się na to, że ten świat już jest cały odkryty? Czy on zaprawdę już jest cały odkryty człowiekom? To jest pytanie za tebe, człowieku. Czy ty jesteś już odkrył świat? Za to, że ja na przykład jeszcze sam nie odkrył. Jeszcze jest premnogo rzeczy, jakich sam w obcie nie odkrył. No, zdrowko wszystkim, to jest już. Tutaj jestem pozrył w YouTube kanał, aby uwidzieć, czy to tu czas jest. I już znają, że jest desento improwizowane międzysłowiańsko mówienie. Zatem przyzywają, ja będę improwizowano mówić. Wy będziecie neimprowizowano słuchać. Ili nieczto. To miasto, gdzie tutaj jesmo, można zaimenować jako cwietowa draga, cwietowa ścieżka, cwietowy płód, cwietowa trasa. Już nie znają, jako dobre słowo można skorzystać, aby opisać tutą wieć, tutą ścieżką, tutą dragą, le? Za to prosto ja sam skorzystał wse, jakie znają. To, co pamiętają z minulego lata, no, ja sam miał nadzieję, że to będzie wyższe świetno, wyższe krasno, ale to nie jest najwyższe ważne. Pozrzyjcie. Idemy sobie, a tutaj takowe kwiaty. Aż nie znam, czy to jest. No, to lato i wygląda, jakoby niekto oddalił lato jako sezon z tego lata, z tego goda, da? I wygląda, jakoby niekto 3 miesiące lata zastąpił i zmienił na 3 miesiące. Nie znam, czy to jest. To jest wesna, ili... Zaprawdę jest tu czas chłodno, nie jest tak ciepło, jako no bywa w 6 miesiąc. W 6 miesiąc lata. Nie uwidział sam wideo Michała jeszcze o miesiącach. I mam nadzieję, że on tam skazał niekakowy protip, niekakową preporunku, kako imienować miesięcy, daby można było być najwyższe rozumliwym wszystkim Słowianom. Bez uczenia. Pozrzyjcie, gdzie ja jestem. Tu zaprawdę jest trasa. No. I jest momentu z drzewami. To jest piękno. Zaprawdę to jest piękno. Pozrzyjcie. O, czy to jest ważne? Już pomału, no jeszcze nie tu czas, ale już jest bliżej niż dalej grybowy sezon. A to znaczy, że melac będzie się wracić do korieni. I to już będzie niekako jedno lato
na YouTube. No, jeszcze na to czas, to czas to jest do operowania koliko miesięcy, da? Kogda ja jestem dodał wideo. O, to jest buduj zmienić i temu. Pozrite. To jest tu czas niebezpieczno. Niebezpieczne miasto, za to, że to jest wysoka trawa i w wysokiej trawie są kleszcze. A kiedy tak się mówi na międzysłowiańską, są te insekty, które piją twoją krew i dzielają no niekakowe przydaczne bolności w twoim ciału. Oczywiście no nie wse. Ale jest potrzebne być wielko strażnym podczas za to, że no, żyjemy w takich wielko czudnych czasach, gdy aż niekaki mały insekt może tebe prosto ubić. To czas myślę, że takowe czasy były wsegda. To są tu czas my i mamo tu w Europie niekakowe kleszcze, insekty, no. Niegdy tam i mają niekakowe moskity i to wszystko może tebie ubić. My nie jesteśmy tutaj tako, jakoby to skazać, no, nie jesteśmy bezpieczni na tej planecie. Jest potrzebno iść na Mars. Nie, dobra. Choć tako myślę, czy chcielibyście, czy byście chcieli polecieć na Mars? Na przykład, ale dobra, polecieć. Myślę, że mnóstwo ludzi skazałoby tu czas, że da. Ale czy wy chcecie polecieć na Mars i nie mieć powrotnej drogi, powrotnej trasy? Nie mieć powrata prosto od tamtud. Czy byście chcieli? No ja nie znaję zaprawdę. To jest wielko ciężko pytanie. Oczywiście, no znajemy. Na Marsu pierwszy język będzie międzysłowiański. To będzie już taj międzysłowiański wysoko izewoluowany, da? To będzie już taj międzysłowiański polny. Tu czas jeszcze potrzebno zdziałać i wielko mnogo roboty, aby nasz piękny język mógł być, no, ja bym tak powiedział, pełnoprawny. Aby mieć niekakowy smysł istnienia na tym świecie. Wielko jest i zmienił temu tu czas. Dobro, czy to mogą skazać? Mówił sam, kiedy sam dodał niekakowo. O, pu, nie, niekakowo. Mówił sam, kiedy sam dodał lesno wideo. To było w oktobru, a koli dobrze pamiętają, ale to jest nieważne. Wyższe interesno jest mówienie o Marsu i o międzysłowiańskim języku. O międzysłowiańskim języku, aż bych skazał. No i tak. Nasz międzysłowiański język trybuje ludzi. I trybuje tako, że ja bym skazał prekursorów języka. Ludzi, jaki dobro jego znają, ludzi, jaki mogą działać i niekakowy content. I nie mówią tu czas o sobie, za to, że na przykład tu to wideo myślą, czy nie ma je smysła, jako ty chcesz tako klarowno, jasno nauczyć się międzysłowiańskiego. Tak oto wideo może nie być i za tebe, da? Oczywiście, jako wszystko rozumiesz, to może znaczyć ci, że ty jesteś na dobrej trasie, a jako nic to nie rozumiesz, to może znaczyć ci, że ja nie mogę mówić na międzysłowiańską jeszcze wobcze. No ale nadzieję się, że tako nie jest. I zobrazite sobie, jak to by było, gdybych ja na przykład i stworzył niekaki umietny język, niekaki konlang i mówił nim tym językom, tom kurda, t
tym językom. A, tak jest. Tylko bych stworzył jakiś konang i nikt by nie mógł zrozumieć, co to ja mówię na wideach. No, dobrze. Tak, zrite tam, jak jest piękna. Jakie drzewa. No, na żałość, ciężko jest zobrazić jakoby klimat tego miasta na wideo. No, oczywiście, mój... To jest niekakowe polie, daże aż sam nie znał. Czy to jest? Ja to czas... nikogo tam nie był, sam myślał. No da. I mam niekakowe 3 minuty za to, że jestem berdak i nie mam miasta pamięci na telefonu. Na żałość, a tako dobro mi się tu czas mówi. No da. I czy to chcę powiedzieć? O czym sam mówił? O niekakowym berdacznym konlangu. No! Međusłowiański trzebuje was. Ja już sam to mówił i będę to mówić wyżej i wyżej. Međusłowiański trzebuje was wszystkich. I nie mówię, żebyście znają, po prostu zaczynali zapisywać jakieś filmy, robić coś. Prosto bądźcie. Bądźcie aktywni korzystniki. I także nie mówię tu czas jedino, na przykład o Discordu ili o niekakich skupinach drugich. Prosto bądźcie aktywni propagatori międzysłowiańskiego języka. Za co? Za to, że ja prosto tak mówię i wy trzebujecie mnie słuchać i robić wszystko tak, jak ja wam rozkażę. Da, rozumiemy się? Myślę, że da, za to, że międzysłowiański jest najwyższy rozumliwy język wszystkim Słowianom bez uczenia i tak dalej. No da, tak seriozno. Piękno jest was wszystkich rozumieć. Jak mówicie międzysłowiańskim? Jak mówicie jakim drugim słowiańskim? To jest piękno. Jak po prostu niekto. Jak po prostu można wszystkich rozumieć. I tego, toczno tego, wam wszystkim żelają, abyście mogli dobro rozumieć wszystkich i językom, i no nie znam, prosto abyście wszegda i mieli wielką empatię, abyście mogli wszegda iść tylko ko drugomu człowieku i nesti rozumliwość, nesti zrozumienie, nesti światło. I mam już pół minuty, za to takowo jest moje żelanie za was. I tak, dzierżyjte się, bądźcie zdrowi i słyszymy się, myślę, już niedługo.